głosem. Gajo, jak dalej widzisz polską scenę siłoka? Chodzi mi bardziej o to, czy widzisz jakieś osoby młodsze, które mogłyby dalej prowadzić to wszystko, meetingi, forum i tak dalej. Przybywa coraz mniej nowych osób, a coraz jakaś morska odchodzi, kończy lub znika tak po prostu. Generalnie, no już mówiłem, myślę, że to wszystko pójdzie do przodu cały czas, że będą ludzie odpowiedni, którzy się tym zajmą i jest na pewno parę osób takich młodszych, ogarniętych, które mogą to dalej pociągnąć. No ja przynajmniej mam kilku takich, a czy reszta tam jakaś, na pewno są jakieś osoby, no jest wiele takich osób. Dobra. Teraz czas na pytania Rafelsona. Jak widzisz przyszłość siłoka w Polsce? Jak to wypromować, by było nas coraz więcej, mity coraz większe i co ważne, same na siebie zarabiały? Wiesz, o co by gadaliśmy na brief? No, generalnie nie mam jakiegoś wielkiego pomysłu na to, trzeba byłoby się nad tym zastanowić, ale myślę, że ogromną robotę robi właśnie Kuki ze Snemem przez te warsztaty, które prowadzą w całej Polsce. Myślę, że w tą stronę trzeba by było uderzać właśnie i organizować właśnie takie meetingi, które by przyciągały też właśnie inne osoby. Tak jak powiedzmy, może sam turniej może osoby spoza tego środowiska nie interesować, to na przykład zachęcić jakimś koncertem właśnie, czy który odbędzie się właśnie po turnieju, czy coś w tym stylu. A jak zrobić, żeby meetingi same na siebie zarabiały? Nie wiem, nie organizowałem żadnego meetingu, nie wiem jakie są tak naprawdę z tym problemy, tylko słyszę od ludzi, którzy organizują meetingi, jakie mają problemy i tak dalej, a musiałbym chyba sam zabrać się z organizację, żeby zobaczyć jak to z tym jest tak naprawdę. I największy boom był w 2007-2008, wtedy przybywały dziesiątki walkerów z dnia na dzień. Dziś liczyć można na palcach jednej ręki. Co może wypromować siłok, by pozyskać nowych zajawkowiczów? Teledyski, telewizja, występy publiczne, zorganizowane pokazy, czy same turnieje? Ja myślę, że to wszystko. Już po raz kolejny wspomnę, że tam mówię, no chłopaki robią ogromną, dobrą robotę z tymi warsztatami. Owszem, teledyski, występy w telewizji, w różnych programach, tak, jeśli ktoś to robi odpowiednio, to jak najbardziej może to pomóc. No i myślę, że to generalnie leży też to my się za to musimy też odpowiednio wziąć i odpowiednio dojrzale do tego podejść, tak? Bo to wszystko zależy od nas, jak to się dalej potoczy. Opisz przyszłość UW, jakieś grubsze akcje na mitach, występy publiczne, występy w turniejach międzynarodowych itp. No nie ma być żadnych konkretnych planów w tej chwili. Są jakieś różne pomysły, ale konkretów, o których mógłbym powiedzieć, nie wiem. Poza tym podejrzewam, że gdybyśmy mieli jakieś takie plany właśnie, to byłyby to jakieś niespodzianki, czy coś w tym stylu. No co ja mogę powiedzieć? Występy w turniejach międzynarodowych. No jeżeli mówimy o tych internetowych, to tak, na pewno będziemy brać w tym udział. Występy publiczne, nie wiem, może jakieś fajnie by było zorganizować, no mówię, jakiś meeting pod patronatem UW, coś w tym stylu. To by było fajne. Jakiś mix sobie wypuścić, coś, no. Jak myślisz, kto najwięcej obecnie robi dla sceny, kto pcha to do przodu tak jak powinien i jak myślisz, kto może być kimś takim w najbliższej przyszłości? No jeśli chodzi o na przykład o członków UW, to uważam, że ogromną robotę teraz robi Mały, bo był praktycznie na każdym meetingu w tym roku i albo odnosił jakieś sukcesy, gdzieś tam wysoko zachodził w turnieju, albo sędziował właśnie i dawał innym rady, rozmawiał z wieloma ludźmi i naprawdę jestem strasznie podjarany i cieszę się, że tak działa właśnie. A spoza UW, no to chyba już po raz czwarty czy piąty w krótkim czasie mówię Kuki ze Snemem. Pchałem to cały czas do przodu, prowadząc te różne warsztaty. No i wszyscy, którzy organizują moim zdaniem turnieje, meetingi, to są osoby, które pchają to do przodu, osoby, które nie wiem, które trenują i które cały czas podnoszą swoje umiejętności, swój poziom, też cały czas pchają to do przodu, więc jeżeli organizujesz meetingi, nie wiem,
pocisz się przeokrutnie na treningach, tak, i dajesz z siebie wszystko i rozwijasz się, to tak, to ty też pchasz ten cały syf do przodu i wydaje mi się, że możesz być z siebie dumny. A kto może być taką osobą w przyszłości? Nie wiem. Nie wiem, jest wielu kandydatów takich, nie? Pytanie od Mike. Jakie masz podejście do Siłoka samego w sobie, życie z Siłokiem? Nie do końca wiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że zawsze dość poważnie do tego podchodziłem. Nie było to nigdy dla mnie taka luźna zajawka, w sensie potrenuję, nie. Zawsze jakoś tak to poważnie do tego podchodziłem. Starałem się wywiązywać z różnych terminów, czy to właśnie oddając klipy na czas, na turnieje, czy chociażby prowadząc teraz to UW, też staram się zarobić jak najlepiej, no i tyle, no. Czy uważasz, że UW jest tylko rangą, czy jednak jakimś rodzajem crew najlepszych? Czy sądzisz, że UW istnieje nie na darmo? Czy uważasz, że powinno się traktować w tańcu wszystkich tak samo? Czy taka ranga UW jest jakimś wyróżnieniem osoby jednak? UW jest rangą dla najlepszych siłokerów skupionych wokół siłok.pl, ale nie da się zaprzeczyć, że tworzymy też tak naprawdę zgraną ekipę. No, ja nie widzę tu powodu, żeby rozgraniczać to, czy to jest ranga, czy to jest crew siłokowe, bo tak naprawdę jesteśmy zgraną ekipą i oprócz tego, że to jest wyróżnienie i posiadanie tej rangi, ale też my jesteśmy zgraną ekipą, no to jest to i to, no ciężko to rozdzielić naprawdę. I uważam, że UW nie istnieje na darmo i no bo tak jak już mówiłem wcześniej, gdybym uważał inaczej, to nie byłoby mnie UW i tak wszystkich w tańcu powinno się traktować tak samo, a UW jest oczywiście wyróżnieniem, ale jest też obowiązkiem, prawda? I wydaje mi się, że to bardziej obowiązek niż wyróżnienie, przynajmniej ja tak zawsze do tego podchodziłem. Czy przyjmując do UW kryteria są jasne, że jak ktoś ma zajebisty styl, to wchodzi, czy chodzi tam o coś więcej? Jak człowiek się reprezentuje, jakie ma podejście? O tym też już wspominałem wcześniej. Tak, są wymagane kryteria, w sensie trzeba pokonać dwóch członków UW pod rząd, ale oprócz tego bierzemy pod uwagę właśnie podejście tej osoby, zaangażowanie, aktywność i tak dalej. Również pozdrawiam. Matsiu, od kiedy dokładnie sobie śmigasz? No i ja sprawdzałem to kiedyś i o Siłoku dowiedziałem się 21 sierpnia 2007. UW, wypowiedź na temat aktualnej sytuacji UW, bo słychać skandale na ten temat. No ja nie wiem, czy jakieś skandale słychać. To generalnie ludzie rozdmuchali ostatnio tą dyskusję na Facebooku w tej grupie i tyle. I co ja mam się wypowiadać? No. Napisałem ci, żebyś sprecyzował pytania, ale tego nie zrobiłeś. No, padło wiele pytań na temat UW. Być może któreś z tych pytań wyjaśniło ci sytuację w UW. Dobra, mamy jeszcze 6 minut. I teraz lecimy z Yoshi. UW to też taka nasza reprezentacja. Dlaczego nie możecie zaistnieć na scenie międzynarodowej? Kiedyś UW dawało radę za granicą, teraz idzie wam nieco gorzej. Jak myślisz, od czego jest to zależne? Tak, jest to też pewnego rodzaju reprezentacja. Gdzie leży przyczyna? Ja tego dokładnie nie wiem. Wydaje mi się, że jest to po prostu wina tego, że aktywnie nie udzielamy się na tych zagranicznych forach i ludzie nas tam nie znają i czasami mają tam też inne priorytety, które na przykład dla nas, nie mówię, że są, ale mogą być mniej ważne i w momencie, kiedy wpadamy tam tylko na turniej na chwilę, to nie potrafimy sprostać tym wymaganiom, których spełnienia oczekują od nas właśnie tamci forumowicze na przykład, tak?
No, oni kładą nacisk na coś, my kładziemy na coś nacisk i nam się wydaje, że jesteśmy dobrzy, a im brakuje czegoś w tych elementach, na które oni kładą nacisk i tak dalej, nie? Rozumiem, że chcecie iść bardziej w stronę meetingów, ale U za granicą zawsze było symbolem siły, inni bali się z nami walczyć, teraz jest inaczej. Pamiętam, jak kiedyś gadaliśmy i powiedziałem ci, że łatwo być dobrym na swoim podwórku, za to być kimś u kogoś to już wyzwanie. No, z tym się zgadzam. Bo tak, no to zgadzać po prostu. Wiele ludzi narzeka na system oceniania na TCW. To dlaczego inni skiwokerzy z Polski, czytaj Hasz, Komis, mogą sprostać temu systemowi, a Roy Kreatywny już nie? Rozumiem, że są to tylko takie wybiórcze przykłady. No, uważam, że wynika to po prostu z tego, że nie jesteśmy zaangażowani w życie na tamtym forum, tak? W momencie, kiedy nie wrzucamy tam klipów, nie dostajemy rad od tych osób, no to ciężko nam jest rozwinąć ten nasz taniec w taki sposób, w jaki oczekiwałyby tego osoby właśnie z tamtych stron, typu TCW czy Pimp My Walk, nie? Czy uważasz, że Polska jest krajem bogatym w style siłokowe, czy wręcz przeciwnie, jest ich mało? Uważam, że jest ich dużo i jest czym wybierać. Mimo wszystko, że jest wiele kopii i tak dalej, to myślę, że jak już są takie porządne, dopracowane style, to są bardzo różnorodne. Czy istnieje taki polski styl tańczenia? Nie wiem. Też o tym rozmawialiśmy właśnie, że nam się wydaje, że wielu z nas tańczy zupełnie inaczej, a potem pojawiały się takie smaczki, że gdzieś tam na TCW właśnie porównują różnych skiwokerów, którzy dla nas są zupełnie inni, a oni uważają, że tańczymy podobnie, nie? Dlaczego na innych forach od razu zauważą, że tańczy Polak i wytknął mu brak stylu? Będziesz starał się o SA. Dlaczego? Nie wiem, no już tutaj poruszaliśmy ten temat. I czy będę starał się o SA? W tej chwili nie wiem. Wydaje mi się na ten moment, że nie. Kiedyś myślałem inaczej. Ale to wynika z tego, że ja po prostu nie mam czasu, żeby być zaangażowanym na, być aktywnym na TCW. Być może to się zmieni, ale w tej chwili nie mam na to czasu, nie mam nawet na to ochoty. A wynika generalnie to podejście z tego, że Debit jakiś czas temu wyjaśnił mi, czym jest tak naprawdę SA. I tam nie chodzi tylko i wyłącznie o poziom, więc... A ja nie mam też, mówię, czasu, żeby tam siedzieć na TCW i być aktywnym i tak dalej, a to jest też potrzebne, więc być może zmienię zdanie jeszcze, ale na ten moment, na tej chwili nie. Chyba nie. Również pozdrawiam. Czy widzisz jakieś młode talenty, które mają potencjał i siedzą w tym krótko? Jak tak, to wymień. Pytanie od Sosny. Tak, widzę, śledzę klipy, które są wrzucane do działu z filmami na forum i widzę co jakiś czas takie osoby, które mają potencjał, ale teraz nie wymienię ksywki, no przepraszam Was, no niestety, ale jeżeli kiedykolwiek komentowałem Wasz klip i mówiłem, że macie talent, macie potencjał, to nadal to podtrzymuję i wiecie, o kim mówię, a jeżeli nie, no to albo nie widziałem Waszego klipu, albo no nie macie potencjału, no na razie.